Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj przygotujemy placki z cukinii z serkiem kozim i wędzonym łososiem. Będzie pysznie. Będzie też zdrowo i bardzo łatwo. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał. Możecie to zrobić klikając w krowę w prawym dolnym rogu ekranu. I zostawcie łapkę w górę, jeśli podoba Wam się film. Przygotowanie placków z cukinii zaczniemy od obrania cukinii. I tak robimy ze wszystkimi. Cukinią odcięłem jeszcze końcówki. Teraz czas na starcie ich na grubych oczkach. Ok, tak robimy z pozostałymi cukiniami. Cukinię musimy teraz dość intensywnie posolić. Robimy to po to, żeby ona puściła wodę. Teraz damy jej chwilę, aby poczekała i za chwilę pokażę Wam, co dalej. Czekając, aż cukinia puści sok, obierzemy marchewkę. Jakbym miał wymienić rzeczy, których najbardziej nie lubię w kuchni robić, to jest właśnie obieranie wszelkiej maści warzyw. Warto cukinię trochę przemieszać w ten sposób. Wtedy sól przedostanie się też do niższych partii. I dajmy jej jeszcze odrobinkę czasu. Teraz musimy ją trochę pougniatać i jak widzicie, ona już puszcza wodę, więc tej wody będziemy musieli się stąd pozbyć. Ok, i tak do momentu, aż tej wody będzie wyciekało już bardzo mało. Ścieramy wcześniej przygotowaną marchewkę. Dodajemy jedno jajko, 3 łyżki mąki ryżowej, na każdą cukinię po jednej łyżce. Normalnie dodałbym mąkę orkiszową, ale moja żona jest na diecie bezglutenowej, dlatego użyjemy tym razem mąki ryżowej. I łyżeczkę sody oczyszczonej. Włączyłem już patelnię, żeby się nagrzewała, a teraz wszystko mieszam. Ok, są wstępnie pomieszane. Dodamy jeszcze soli. Sporo z tej soli wypłynęło razem z sokiem. I oczywiście pieprz. Dalej mieszamy. Ok, masa wydaje się być idealna. Teraz będziemy je smażyli. Dodam dosłownie odrobinę oliwy z oliwek. I rozsmaruję ją po całej patelni ręcznikiem papierowym. Nasze placki będą fit. No i teraz zacznę formować placki. Myślę, że takie będą ok. Czas, żeby obrócić nasze placki. One powinny się smażyć około 2, maksymalnie 3 minut z jednej strony. Ten ostatni będzie trudny do przewrócenia. No niestety się rozwalił. Czasami tak bywa. Placki możemy już ściągnąć. One są bardzo delikatne, także trzeba to robić bardzo uważnie. Ja wstawię do smażenia następne i za chwilę pokażę Wam, co dalej. W międzyczasie posiekałem szczypiorek i zostawiłem część łodyg do dekoracji. Teraz postaram się przygotować łososia. Trzeba znaleźć miejsce, w którym zaczyna się jego krojenie. Nie zawsze jest takie łatwe. No i niestety nie udało się tego zrobić w jakiś ładny sposób. Nic, spróbujemy od wierzchniej warstwy. Tutaj idzie troszeczkę lepiej. Ok, ukroję go w takie fragmenty i pokażę Wam, jak nakładam danie. Będzie potrzebny świeży talerz, pierwszy placek,
drugi, trzeci. Teraz postaramy się zrobić z łososia taką rurkę. I kolejną. Teraz będzie potrzebował jeszcze serka koziego. Nakładam serek kozi. Podobnie robię z drugą łyżeczką. Niestety w formowaniu nie jest najłatwiejszy, ale ufam, że jakoś się uda ostatecznie doprowadzić go do pożądanej formy. Prawie. No niestety nie będzie idealnie. Dookoła troszeczkę szczypiorku. I na wierzch dwie łodygi szczypiorku. Danie jest gotowe. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiejszy odcinek. Dwa słowa o dzisiejszym daniu. Bardzo zdrowe, bardzo smaczne i fit. Danie jest bardzo delikatne, szczególnie w połączeniu z tym serkiem kozim i wędzonym łososiem. Zapraszam Was na następne odcinki. One będą się pojawiać cyklicznie w każdy poniedziałek, czwartek, a w piątek pojawia się pomysł na śniadanie. Zachęcam do zobaczenia poprzednich, jeśli nie widzieliście. Pamiętajcie także o tym, żeby subskrybować kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Do zobaczenia. Hej, hej.